Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na moim kanale w kolejnym już Tech Newsie. Dzisiaj zajmiemy się tym, w sumie co jest tematem już od kilku ostatnich dni, a mianowicie premierą kartów RX 6000. Ale takim specyficznym punktem tych kart będzie, który ja teraz omówię, będzie Ray Tracing. Tak. I wiele osób pyta, czy w tych kartach będzie, jak będzie to jaki, jaka jest wydajność tego. Przeciekło kilka ciekawych wyników z benchmarków, jeżeli chodzi o karty RX 6000 z porównaniem właśnie do kart Ampere i Turing. I my teraz w tym filmie sobie je omówimy, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Co prawda już przy omawianiu kart RX 6000 we wczorajszym filmie, gdzie mówiłem bardziej szczegółowo o tych kartach i o wszystkim, co one oferują, wspominałem o ray tracingu w tych kartach i jak on się sprawuje, a właściwie o tym, że AMD na konferencji nie powiedziało nam praktycznie nic o tym. Znaczy powiedziało, że będą odpowiedzialne za ray tracing w kartach RX 6000, specjalne do tego przeznaczone rdzenie zwane Ray Accelerators, czyli akceleratory promieni, nie tylko słonecznych, ale też świetlnych, każdego rodzaju. I one będą odpowiedzialne właśnie za dostarczenie ray tracingu w grach, ale ze szczególnym nastawieniem się na gry właśnie z wykorzystaniem DirectX 12 Ultimate. Ponieważ jest lekka różnica między tym, jak Nvidia wykorzystuje właśnie ray tracing, jak ona go implementuje w grach i jak będzie to robił Radeon. Zacznijmy od tego, że Radeon będzie bazował tylko właśnie, przynajmniej z tego co powiedzieli na konferencji, na implementacji DirectX 12 Ultimate. Więc jeżeli deweloper jakiejś gry zdecyduje się na implementację tego rozwiązania w swojej grze, no to AMD po prostu będzie to wspierać i nie ma tutaj potrzeby ingerowania AMD w proces tworzenia gry. Natomiast w przypadku Nvidia jest troszeczkę przeciwnie, z tego względu, że trzeba grę zoptymalizować pod ich AI, czy bardziej nie tyle co AI, co APU, tak? To jest takie API, czyli takie środowisko, które dostarcza sterowniki, które dostarcza Nvidia tylko do właśnie rdzeni RT, które obliczają ten cały ray tracing. I ona musi ściśle współpracować z twórcą gry, żeby ten ray tracing został zaimplementowany. Dlatego też tylko w dużych tytułach na chwilę obecną pojawia się to wsparcie, ponieważ Nvidia nie ma na tyle środków, żeby po prostu do każdego dewelopera, który jest chętny do takiej implementacji, z nim współpracować. To jest i plus, i minus. Plus ze względu na to, że taka implementacja na niższym poziomie, nie tylko na poziomie jakiegoś takiego generalnego oprogramowania, jakim jest DirectX, ale na niższym poziomie pozwala lepiej wykorzystać słabsze rdzenie, czyli na starych kartach z architektury Turing będzie to cały czas całkiem uczciwie śmigać. Na przykład w benchmarkach widzimy gigantyczną różnicę, no zresztą w grach też, pomiędzy pierwszą generacją, a właściwie już teraz trzecią generacją rdzeni RT. Natomiast no, cały czas, jeżeli będzie implementacja postępować w taki sposób, że właśnie będzie to robione przy współpracy z Nvidia, to Turingi mają szansę cały czas wspierać to na w miarę przyzwoitym poziomie, chociaż no niestety one nie wyglądają zbyt fajnie z porównaniem do właśnie 3080, znaczy w ogóle serii 3000, czyli serii Ampere. Ale wróćmy do naszych Radeonów, ponieważ Radeon został przetestowany w takim specyficznym benchmarku, który właśnie sprawdza renderowanie sceny za pomocą ray tracingu. I było to przeprowadzone dwojako, było to przeprowadzone ze wsparciem sprzętowym i bez wsparcia sprzętowego, czyli czysto software'owo, tak jak teoretycznie ma, czyli bez tych rdzeni RT. I tutaj Radeon serii 6000, nie wiemy jaki, niestety nie wiemy jaki to jest Radeon serii 6000. No, prawdopodobnie ja podejrzewam, że albo 6800 XT, albo 6900. No jeden z tych wydajniejszych w każdym bądź razie. Osiągnął wyniki lepsze niż karty Nvidia z serii Turing, czyli lepiej niż 2080 Ti, niż 2080 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sporo gorzej niż
ampery. I to może świadczyć raz o tym, że te rdzenie słabo wspierają, jednak nie są tak dobrze, nie są tak dobre w liczeniu promieni słonecznych, jak ma to w przypadku NVIDII. Natomiast no, są lepsze już niż pierwsza seria RTX-ów, więc świadczy to o tym, że AMD no, ma tutaj coś do pokazania, bo ci wszyscy, którzy grają teraz w gry na serii 2000 z ray tracingiem, spokojnie mogą przesiąść się na Radeony 6000 i nie utracą tej wydajności, którą już teraz mają w ray tracingu. Teoretycznie, to jest oczywiście wszystko teraz zgrubna teoria na podstawie wyników tego benchmarku. Natomiast w dalszej części powiem Wam, jak będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o ray tracing w Radeonach, ponieważ no, zabawię się w taką wróżkę, która trochę tu przepowie, jak to będzie wyglądać, a już troszeczkę o tym wczoraj mówiłem. Więc teoretycznie tak mi się wydaje, że te karty nie utracą swojej wydajności w grach w stosunku do Turinga, jeżeli chodzi o RX 6000, jeżeli ktoś zdecyduje się przesiąść właśnie z serii 2000 na Radeony 6000, to nie powinien utracić tego odczucia z ray tracingu, natomiast nie zyska tyle, ile by zyskał w przypadku przesiadki na RTX 3000. Natomiast jak będzie to moim zdaniem wyglądać w przyszłości? Tutaj wydaje mi się, że AMD sporo zyska. Raz, wsparcia sprzętowe oczywiście nie będzie tutaj lepsze, bo już te rdzenie są zaimplementowane. Software'owo wydaje mi się, że AMD będzie pracować nad sterownikami, które będą wydajniejsze w perspektywie kilku lat. A przede wszystkim ważne jest to, że tego samego rodzaju rdzenie Ray Accelerators są w konsolach najnowszej generacji, a przynajmniej tak mi się wydaje, że są, ze względu na to, że te konsole taki ray tracing sprzętowy, znaczy software'owy oferowany przez DirectX 12 Ultimate oferują. Więc w przypadku, jeżeli te gry będą już od podstaw tworzone, na przykład nie możemy się spodziewać Cyberpunka ze wsparciem dla DirectX 12 Ultimate, przynajmniej na razie, to wszystko wyjdzie w te gry wyjdą z czystą współpracą z NVIDIA, więc będzie to tylko i wyłącznie zasługa NVIDII i dewelopera, że ten ray tracing tam się pojawi. Ale w przyszłości już nowe gry, które zaczynają teraz powstawać i mają dostęp do API właśnie nowych konsol, będą wspierały właśnie DirectX 12, po czym taka gra przeportowana, czy nawet stworzona na komputer właśnie w oparciu DirectX 12 Ultimate będzie wspierała ten software'owy ray tracing, który jest wspierany w pełni przez AMD. I tutaj AMD w tych przyszłościowych grach, znaczy w tych przyszłościowych grach w przyszłości może mocno rozwinąć skrzydła, jeżeli chodzi o ray tracing. Teraz na pewno przez rok, dwa, i ja to mówiłem już, nie pokażą za dużo, chociaż wydaje mi się, że będzie to na takim w miarę zadowalającym poziomie. Natomiast w przyszłości jak najbardziej, jeżeli ktoś kupuje kartę na 3, 4, 5 lat, to wydaje mi się, że tutaj ta karta będzie trzymać potencjał, nie będzie zaliczała jakiegoś gigantycznego spadku, no bo to powoli seria na przykład Turing od NVIDII, czyli seria 2000, tak, jeżeli chodzi o RTX, o ray tracing, no jest taka marginalizowana już ze względu na bardzo małą ilość tych jednostek i na stosunkowo mierną wydajność, pomimo tego, iż została ona gigantycznie poprawiona, a wprowadzony software'owo DLSS 2.0 naprawdę pomaga tym kartom w dostarczaniu takiej rozrywki, jeżeli chodzi o obsługę ray tracingu. Wydaje mi się, że właśnie w przypadku AMD będzie tak, że na razie będzie kiepsko, ale z czasem ten ray tracing, zwłaszcza jak będą gry wspierające DirectX 12, będzie coraz lepszy. I jak widzieliście, bo wrzuciłem Wam wykresy tego, jak wygląda ten benchmark przegrany przez RX-a 6000, niewiadomego modelu tak naprawdę, jeden z nich, ale podejrzewam, że jeden z tych dwóch topowych, no to będzie to raczej podobnie wyglądać w grach. Bardzo podobnie będzie to wyglądać w grach, czyli na chwilę obecną będzie Radeon tracił, ale tych gier z drugiej strony nie ma tak dużo. Wyjdzie jeszcze kilka ciekawych tytułów ze wsparciem dla ray tracingu w najbliższym czasie, a potem już zaczną wychodzić te gry z DirectX 12 Ultimate, więc ja bym tutaj nie rozpaczał nad takim brakiem wsparcia dla Radeonów. Natomiast jeżeli komuś bardzo na tym zależy, no to tutaj przez najbliższe prawdopodobnie rok, dwa lata
nie dostanie jakiegoś super wsparcia ze strony AMD. Będzie to wsparcie, będzie możliwość grania z tym, ale wydaje mi się, że mocno będzie to obniżać wydajność i komfort rozgrywki właśnie z włączonym ray tracingiem, zwłaszcza w tych nowych tytułach, które prawdopodobnie będą bardzo, bardzo ciężkie. A więc to by było na tyle. To jest taki news, nie news, troszeczkę opowiadania, troszeczkę dywagacji na temat przyszłości. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, bo no, nie wiem, czy to dobrze wyszło, ten fakt, że właśnie taki model dzisiejszego odcinka przyjąłem. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. Chociaż mam tak dobre statystyki, bo jesteście najlepszymi widzami na świecie, łapek w górę, że no nie chciałbym tych w dół. Nawet widzicie, Draco przyszedł powiedzieć, że zostawiajcie łapki w górę. No i sobie, jak ktoś jeszcze nie zostawia. I widzimy się jutro w kolejnym filmie o 17:45. To będzie albo Tech News, albo jeszcze coś ciekawszego. Do zobaczenia. Cześć.